Maciek, Trap Ulfi, Ober. Bo nie mam 1,92 wzrostu i 90 kg wagi. Nie jestem Buxton. I grudź. No to trochę tutaj zostało. Jest ładne, ale zaraz to poprawimy. Trochę alkoholu. 5 lat budowania federacji. Wypadałoby trochę ogarnąć to miejsce. Mimo, że jest zostawione w całkiem dobrym stanie, to jednak dobrze byłoby trochę tutaj pozmieniać. Na pewno to są rzeczy, które można by było wyjąć. O! Johnson! Cartier! Ty, ale pasowałoby mi to. Nie. A w kitę? Strasznie niezrozumiały jest ten film dla mnie, bo taki jest taki poprzerywany i tak chyba ten. No na razie to wiem, że do ambasady wrócił. Też nie. O, rolka. Kurwa, chłopie, tak tego szukałem. Teraz bardzo dużo, długo nie byłem, na siłce. Lubiłem to. O kurwa, jak strzelam. Mistrzostwo świata. To będzie nasz zestaw na rano. OCB. I wszyscy wiedzą OCB. Nie stałem do śniadania. Do łóżka śniadania. Ja pierdolę ty. No. A kinol zapchany, kurwa, bo masz alergię, nie? No wiadomo. Myślałem, że będę miał... A ręce, kurwa! No. Kobietę, nie? Którą mi stary da tak, nie? A jest będę ja. A mi kobieta daje. Bez stolika, stary. Piękny jest ten obraz od Buddy. Co, odkurzy się i się umyje i jest gicior. Okej, no to teraz pora zacząć plan odbudowy. To co zrobiłem wcześniej, to była głupota. I jakby biorę to na klatę. I będę to teraz pewnie przetwarzał jeszcze przez długi, długi czas do przodu. Tak więc ja jestem tego świadomy. No ale trzeba żyć dalej, nie? Zacznijmy od tego, co w tym momencie, jeżeli chodzi o mnie, jest najważniejsze. Zacznijmy od pierwszego punktu, który damy sobie tutaj, bo to jest bardzo... Dawaj wypuścimy Boxdale takie majtki w kolaboracji, gdzie na taśmie będzie napisane Buxton. Żeby szlaufy ze snu wiedziały, kurwa, że jesteś pod sprzętem, nie? Taka kolaboracja. Zresztą będzie schodzić jak ciepłe bułeczki, nie? No. Bardzo ważny wizerunek. To coś, co musimy odbudować. Jaki aktualnie mamy wizerunek? No na pewno nasi widzowie, którzy oglądają mnie i mnie znają i wiedzą jaki byłem, jakby patrząc na wiadomości, mają luz z tym wszystkim już i chcą, żebym wrócił, aczkolwiek jest bardzo duży odłam ludzi, którzy nie znali mnie też i mają mnie za zjeba. Po prostu. Więc musimy pokazać tym ludziom, że to nie do końca tak jest. Musimy sobie stworzyć taką misję, żeby... jak to nazwać, kurwa? No musimy go odbudować, tak? Po prostu, zwyczajnie. Nasz wizerunek aktualnie jest na poziomie low, medium. Żeby odbudować wizerunek do green barsów, czyli po prostu, żeby to było zielone, będzie nas czekać olbrzymi kawał pracy. Tak już bywa. I żeby wizerunek odbudować, to będziemy musieli zaplanować to. Ale na razie jakby wypiszmy sobie cele, bo tak musimy zacząć, nie? Kolejne rzeczy, które są, no to na pewno musimy sobie wybrać 3 projekty, a może 4, które będziemy prowadzić w równo... A może kurwa 10, stary! Legle, bo jakby mamy trochę tych rzeczy. Mamy Ogara, mamy Aferki, mamy masnego Bena, jest też Fame i tak dalej. I teraz tak, Fame MMA damy sobie na samą górę, ponieważ jeżeli będziemy chcieli wrócić do Federacji Fame, bo też nie wiem, czy będę chciał, nie? Jakby to też jest... No wiadomo, nie? To nie jest tak, że Pasternak powiedział, że możesz wypierdalać. Inna para kaloszy, ale żeby wrócić do Fame'u, trzeba mieć ten wizerunek, no jakby wiadomo. Nie musi być on chuj wie jaki, ale na pewno trzeba go odbudować. To jest też spółka, więc tutaj są wspólnicy. Ja jestem jednym z 4 wspólników,
Więc jakby nie będę, nie chcę też oddziaływać na biznes chłopaków, będąc jakby kulą u nogi, no bo wiadomo, że tak w obecnej sytuacji jest i jakby darujmy sobie small talk, tak to wygląda. Mamy projekty nasze i moim zdaniem warto byłoby się skupić na przykład na ofertach. Aferki. Jest to mocny kanał, który robi topowe liczby, w algorytmie transmisyjnym jest na dobrym poziomie, więc na spokojnie możemy sobie pójść w to. I teraz co wypadałoby zrobić? Ale jest tak, konfrontacja z widzami, rebranding, może jakieś kamery, może coś poprawimy też w studiu i tak dalej. No ale naprawa studia na pewno i jakaś ramówka, dwa w tygodniu. I trzeba to się skupić na razie nad tym i na to poświęcimy cały miesiąc, ale z racji tego, że mamy również ten kanał, który aktualnie oglądacie, czyli Boxdela, którego warto prowadzić, żeby pokazywać wam też ten backstage i tego, jak to wygląda od podszewki, no to tutaj na pewno warto raz w tygodniu też coś wrzucić. Raz w tygodniu film, w którym pokażemy proces odbudowy. Oczywiście, jeżeli chodzi o Boxdela, no to tam jakiś Twitter, Instagram, TikTok i tak dalej, to jakby samo przez się rozumie, że tutaj prowadzimy całe Somę. Wszystkie social media. Somę na pełnej kurwie. Na Boxdelu nie zarabiamy. Nie skupiamy się w ogóle, żeby Boxdel zarabiał. Boxdel ma odbudowywać nasz wizerunek. To jest symbioza. Aferki z kolei, prócz tego, że również odbudowują wizerunek, to przekładają się w jakiś tam sposób też na finanse. Więc będą nas w jakiś sposób utrzymywać przez ten trudny okres czasu. Tam się przekładają dotacje, jakieś deal. Ja tylko nie rozumiem jakby takiej rzeczy, takiej, że... Bo jakby cały ten koncept, tą tablicę, to ja ją rozumiem. Jakby, że sobie planujesz takie rzeczy, dużo osób tak robi. Wiesz, staję sobie codziennie rano i patrzę, jakie ma jakby cele i może sobie pomyśleć, czy jakby idzie do przodu, czy nie. Jeśli chodzi o te cele. A czemu to na YouTubie jest w ogóle? Tego nie wiem. Bo problem Boxdela będzie taki, znaczy jakby, wiesz, fajnie, że jakby tam mówi, co chce robić i tak dalej, bo ja mówiłem w sumie od początku, nie, jakąś tam karę może powinien ponieść za te rzeczy, co pisał, ale 10 lat temu, ale to też nie jest tak, że on jest najgorszym człowiekiem na świecie, nie? No, tylko że problem jest taki, że jak on tutaj rozrysuje tą matrycę marzeń Arkadiusza Tańculi, a potem czegoś nie zrobi, nie wiem, na Boxdelu nie będzie filmu w przyszłym tygodniu, to ludzie mu będą spamować screenshotem tej tablicy, nie? No. PR-owiec działa, bierze na litość ludzi. Wiecie, co jest najgorsze w obecnych czasach w internecie? Że wam w zeszłym miesiącu, znaczy w tym miesiącu wam ktoś powiedział, że jest takie słowo jak PR-owiec i wy go używacie, kurwa, wszędzie, nie? Jak Boxdel idzie prosto, to PR-owiec mu tak powiedział, jak jest smutny, to PR-owiec mu tak powiedział. Jak robi kupę, to PR-owiec mu tak kazał. Jak pisze markerem po ścianie, to też mu PR-owiec kazał. Wszyscy są mapetami w internecie. To jest takie wkurwiające. No. Ile no współpracy, wiadomo, z takim wizerunkiem ciężko będzie teraz otrzymać jakąś współpracę. Czy Dubiel nie ma PR-owca? Ma osobę, która też pracuje w PR-ze, ale jakby, czy jego PR obsługuje? Pewnie mu coś tam doradza. Ale analogicznie Fejm ma też ma PR-owców. Czy kurwa, no nie wiem, prawie każda firma ma, duża, która musi jakby badać nastroje społeczne. I to nie jest po to, żeby kurwa kogoś programować, że ma robić tak i tak, tylko możesz z nim skonsultować, jak jakieś twoje działania, jakie będą miały odzwierciedlenie w przyszłości, krótko i długoterminowo, nie? Ale pewnie PR-owiec mi kazał tak powiedzieć. Ale są widzowie, są dotacje, jest wsparcie gdzieś tam zewnętrzne, więc no my też mamy oszczędności, więc jakby tym się na razie nie martwimy, aczkolwiek warto również na to spojrzeć, no bo z perspektywy czasu na pewno będziemy musieli, no jakby to musi wszystko zarabiać, bo są ludzie na utrzymaniu i tak dalej, nie? I tym się na razie zajmiemy, do Fejmu dojdziemy sobie później, bo później sobie zrobimy tak, że mając mocne aferki, mając mocny kanał Boxdela i z dobrym wizerunkiem, i uwaga, stworząc dobrą infrastrukturę pod Ogara, tym się zajmiemy na samym końcu.
jakby najpierw oferki Boxdel, później przerzucimy się na Ogara. Tam zaczniemy już robić te projekty, które robiliśmy. Stworzyliśmy na przykład studio Ginolda ostatnio, więc mamy też tam jakieś filmy. Sporo tam mamy filmów, które można by zrobić. To później to wszystko stworzy takie przełożenie, że będziemy mogli na nowo wbić się do fame. Więc można... No ale pytanie, czy będą chcieli, nie? No. Można powiedzieć, że to... A PR-owiec może wspominał coś, by znowu orangutana zrobić? Ej, ogólnie jest jeden problem z tym orangutanem. Bo ja mam do was taki apel. Moglibyście takich rzeczy na TikToka nie wrzucać, bo i samo mi to wysłał. I kurwa, tak dziwnie się poczułem. Ja cię rozumiem, że fajna jest ta nowa technologia AI i jakiś tam ten, wiesz, jakieś te nowe trendy i tak dalej. Ale no robić, stary, robić coś takiego w internecie, coś takiego. Więc ja tylko powiem tyle. Ja bym was naprawdę serio wszystkich prosił, którzy robią tego typu rzeczy, żebyście przestali niszczyć mi PR. Takie TikToki są kurwa nieakceptowalne. No. No. To jest nasz plan na kwartał, co najmniej. No i jak mam być szczery, to chciałbym, żeby wrócili Gołd. To też mocne wzmocnienie. No i masny Ben, ale on poczeka. On może, on ma wyjebane. Trzeba pracować. Nie można się użalać, kurwa. Trzeba iść do przodu, przed siebie. Robić krok za krokiem. Zrobiliśmy teraz 20 kroków wstecz. Więc wypadałoby robić sobie przynajmniej jakiegoś tip-topa do przodu. Wrzuciłem taką storkę. 6 minut. Sobie nie zdajesz sprawy, jak się cieszę tak. Co sekundę, stary. Nie poddawaj się. Mam nadzieję, że u ciebie lepiej. Już wyglądasz, już się przeczytał. Dobrze cię widzieć, chłopie. Dobrze, wariacie, że jesteś. Nigdy się nie poddawaj. Dobrze cię widzieć, stary. Czekam na odcinek z Pasutem. Trzymaj się. The King is back. Dobrze cię, Wyszku, widzieć. Dobrze widzieć ten piękny uśmiech. Jest nasz BoxD. Ulfik, Watafa, Boxel, Bardenga. Jak będzie czerwony kolor, nie? To będzie wszystko dobrze. Ustawione. Ja pierdolę. I to pierwsza próba, nie? Kurwa, jak ja bym chciał, żeby już, kurwa, było tak jak dawniej. Oj, kurwa, ja też bym chciał, żeby było tak jak dawniej, nie? Kurwa, Bóg, ty przypomnij te czasy tylko. 2014 jeździliśmy na dupy do szkoły No. Robimy to. Zaczynamy. Zobaczcie, widzowie, jak ambasada pięknie wygląda w nocy. Jest te oświetlenie, są te sztandary. Kurde, ma to swój urok, ma to swój vibe. Idziemy do fury teraz po gryf na siłownię, bo przywiozłem sobie z drugiego domu, z siedziby Ogarowej, gdzie i Ulfik, chłopaki i tak dalej. Ostatnio sobie czytam trochę więcej książek, oglądam sobie jakieś filmy. Ale co ja powiedziałem, no jeździliśmy na dupę do szkoły policjalnej. Była taka szkoła policjalna w Rudzie Śląskiej, Hebzie. I tam jeździliśmy i tam naprawdę takie fajne dziewczyny były dwie. Mariola i Marcysia. No. 19 czy 20 lat miały, takie mega w porządku, no. Nasze rówieśniczki. No. Ale nie jestem jakimś tam fanem samorozwoju i tak dalej, nie odjebało mi, spokojnie. Ale są, jest dużo takich, nie wiem, podcastów z TEDxa i tak dalej. A nikt już nie mieszka w tej ambasadzie? To ona jest pusta, czy co? Dzisiaj jest piątek. Na weekend... To też jest niesamowite, jak oni się w koszty wpierdolili. Pracownicy śpią w Teamie X, kurwa, za 5 dychy miesięcznie. Jeszcze trzeba dom utrzymać. Ogrzewanie, tak dalej. Ta ambasada też tutaj. 1500 metrów kwadratowych. Matko boska. Ciekawe, ile tam na ten moment jest hajsu wjebanego, nie?
Mam plan wyjechać na Śląsk, żeby spotkać się z mamą, załatwić jeszcze jakieś rzeczy, które mam do załatwienia, sprawy księgowe i tak dalej. No i od poniedziałku będę miał czas, żeby zamienić tą siłownię w końcu w coś normalnego, bo to, co widzę tu, no woła o pomstę do nieba. A fajnie byłoby zrobić tę siłownię, która naprawdę może trzymać poziom. Przygotowałem sobie taki zestaw pytań, o co mnie najczęściej pytacie. No i na to wam odpowiem. Pytacie się mnie, kto został, kto się odwrócił. Odwrócił się praktycznie każdy, jak leci. Nie będę już mówił ksywami, bo nie chcę się wkurwiać. Ale odwróciło się mnóstwo osób. Najbardziej smutne było dla mnie to, że odwrócili się na przykład parę godzin po filmie. Nawet pytając mnie o to, jak to wyglądało. Paradoks sytuacji jest taki, że miałem dramę z Nitro, miałem dramę z Donem Casio, z Jóźwiakiem i z Szalonym Reporterem. I o dziwo, czterech moich teoretycznie wrogów, choć z Nitro tam miałem spoko relacje później, czterech moich potencjalnych przeciwników medialnych wypowiedział się o mnie dobrze, a przyjaciele, którzy myślałem i byłem pewny za nich, wyjebali się po prostu, nie? Więc możecie sobie wyobrazić, że czułem się trochę jak w filmie, gdzie nagle patrzę i nice. No ale później przypomniałem sobie, że ja też odwróciłem się od wielu ludzi i potraktowałem to trochę jak karmę. I tak sobie to wytłumaczyłem i teraz mi jest z tym dobrze. Swoją drogą dziękuję Sylwek i Konop, bo dzięki wam zweryfikowałem sobie też grono przyjaciół, grono znajomych i po prostu jak się odbuduję, to wiem, że ci ludzie... Ja wiem, tylko ja mam takie przemyślenia za każdym razem, więc jeśli Boxer miałby szukać pozytywów w tej całej jakby sytuacji, to jakby kolejny raz potwierdza się to, że jak jest dobrze, wiesz, jak możesz VIP-a komuś na fame załatwić, czy imprezę postawić w The View, to tych ludzi jest dużo, a potem niekoniecznie ich jest aż tyle, nie? Więc no, ale jakby ja też wiem po sobie, kurwa, że to tak wygląda. No. A ja nie wiem, kto się odwrócił. Co z Ulfikiem? Ulfik się nie odwrócił chyba. No nie wiem, no on tutaj nie mówi, bo wy piszecie tu jakiś Budda, Ulfik i tak dalej. On nie powiedział ten, on nie powiedział, że wszyscy jego przyjaciele i bliscy współpracownicy się wyjebali, tylko że tam pewnie parę jakichś osób, nie? Więc no, jakby ja myślę, że Ulfik prędzej by kurwa kulkę za Boxera przyjął, niż się od niego odwrócił. No. Już nie wrócą. I nigdy się do nich nie odezwę. Teraz wam podam taką ciekawostkę. Przez samą aferę dostałem 3 albo 4 filmy, gdzie grożono mi spluwą normalnie, pistoletem, Beretta, Walter, Glock. Jeden ziomek dał nabój obok mojej ksywki i przeładował Berettę. Z mordy wyglądał jak psychol, bardzo źle się na niego patrzyło. Straszny psychopata. Oczywiście nie zostawiłem tego, no bo nie jesteśmy w latach 90., żeby w ten sposób działać. Poza tym ja tych wszystkich takich samosądowców to wrzucam do jednego wora, bo to a wór do jest jeziora. Też pojebane. No ale są takie sytuacje. Tu bym się chciał pozbyć brzuszka. Przez to, że byłem taki gruby, no to mam trochę skórki też tutaj. Muszę sobie z tym poradzić, ale poradzę sobie, teraz mam dużo czasu. A to nie jest tak, że jak masz za dużo skóry, to trochę ta skóra jakby może się, jakby, że tak powiem, skurczyć, ale jak jest jej za dużo, to trzeba ciąć? Chyba jest coś takiego, nie? Jak ktoś bardzo dużo i szybko chudnie. Będziecie obserwować, mam nadzieję, tą zmianę, bo... A duże są blizny, jak się wycina? Czekajcie, sprawdzę sobie. Nadmiar skóry po odchudzaniu, operacja po... Lifting jakiś to jest. O, coś takiego mi chodzi, nie? Że tak... O! Że tak skóra jest. Taka ten. O, tu też ma ziomek. I co się potem z tym robi? Okej. Tu dziewczyna sobie jakoś poradziła. Kurwa, boję się jakiegoś kutasa pokazać. Plastyka brzucha chyba. No. Myślę, że będzie fajnie teraz, już jest i tak dużo lepiej niż było. O, na przykład Mandzio ma coś takiego, no, że mu tak skóry trochę zostało. No, a jak pójdziesz do dobrego specjalisty, to nie ma po tym śladu praktycznie. Jak pójdziesz do chujowego, to wiadomo, że szrama będzie dojebana. Okej. Okay. Dis miał operację? Dis miał na to operację?
Instagram, D-Stream, bo ja pamiętam, że on ostatnio wrzucił zdjęcie z dobrą formą. To można tu zobaczyć. To nie wiem, no chyba, że to tutaj, nie? Pod Kalwinem. No ale na pierwszy rzut oka wygląda to dobrze, nie? Ma film z tego? Aha, to zobaczymy sobie potem. No bo nie wiem, czy mnie pamiętacie, ale tak wyglądałem kiedyś, nie? To wyglądałem tragicznie, moim zdaniem. I źle się mnie czułem. Wchodziłem na pierwsze, drugie piętro i czułem zadyszkę. Teraz mogę biegać, mogę robić wszystko tak naprawdę. Nie wiem, mogę sobie, mimo takiego treningu mocnego, nie mam problemu, żeby normalnie się podciągnąć, nie? Będąc turbo heavy, nie mogłem tego robić. I chciałem powiedzieć, że byłem gruby z lenistwa, bo zabierałem się za coś i później znowu jadłem. I to nie jest tak, że byłem chory czy nie, po prostu wszystko da się zrobić. Miałem insulinooporność, to naprawiłem, to tylko poszedłem do specjalisty. Prosty temat, ale nie wydawał mi się prosty na pierwszy rzut oka wcześniej. Pytacie się, jak sobie z tym radzę, z tą całą sytuacją? No mimo, że jest średnio, bo czyli jest... Czyli insulinooporność, co się biło w penie, taki ten... Taki spalacz cukru dojebany. Jak to się kurwa nazywało? Bardzo mi pamięta, piszecie. Średnio wiadomo, to fajną metodą na to, żeby nie wpaść w paranoję, jest szukanie pozytywów. Pozytywne rzeczy w tej negatywnej całości jakby. Oczywistym faktem jest, że jest mnóstwo negatywnych rzeczy. Tak jak wcześniej na górze opowiadałem wam o wizerunku, że owa drama wpłynęła negatywnie na przykład na współpracę reklamowe, finansowe, upadek przedsiębiorstw moich i tak dalej. To są też pozytywne aspekty tej całej afery, jak na przykład filtracja fejków, którzy byli obok mnie, zmuszenie mnie do działania pod presją i na przykład to też stal się hartuje w ogniu, nie? Mi dużo rzeczy brakowało, bo ja byłem bardzo chaotyczny, teraz bardzo uporządkowałem sobie mindset i to jest fajne. Gdyby nie ta afera, to na przykład mogłoby tego nie być. Mógłbym być cały czas taki chaotyczny, pojebany, wiadomo, trochę świlkowy, ale dużo lepiej mi się żyje z tym mindsetem, który mam aktualnie, bo jestem bardziej trzeźwy. Na pewno wyrzucenie palenia, ciężkich dragów, alkoholu, jestem turbo sober i to też mi dużo daje. Moją jedyną używką, którą aktualnie stosuję, to jest jakiś epet. Też bym chciał to wyrzucić, ale nie wiem, to mi pomaga trochę, jak sobie puszczam ten dym. Nie róbcie tego. Idziemy zrobić sobie jeszcze jajecznicę i jedziemy na Śląsk. Hey, hello, my name is Buxton. And today I gonna cook for you. Dobra, mamy też kocham gotować, peisto. Sam dinner. Moi drodzy. Ja robię sobie zwykłą jajecznicę, wziąłem sobie polędwicę, generalnie rzecz biorąc, gdybym miał tutaj oliwę z oliwek w sprayu lub zwykłą, to bym sobie tutaj zrobił. Aktualnie w tym domu nie ma nic, więc sobie po prostu smażę to na wodzie, ale na wodzie? Za chwilę wchodzi tutaj jajóweczka. Szkoda, że nie mam boczku, bo wtedy tuż z boczku mógłby posłużyć mi jako podstawę do zrobienia jajecznicy. Aktualnie po prostu robię ją na sucho, ale spokojnie, jest na szósteczce. Ja słyszę, żeby mniejszymy sobie na wodzie naszą indukcję, żeby po prostu jajecznica wyszła bardziej creamy, czyli kremowa. I moi drodzy, tak właśnie to wygląda. Mamy tutaj teraz naszą polędwicę, która jakby będzie naszym do... Faktycznie, a tu olej stoi kujawski. Bokser, co ty mnie tu pierdolisz, kurwa, za farmazony? Pierwszy odcinek, kurwa, metamorfoza i już wchujawalisz? Chłopaku. Nie no, wchuja to my, a nie nas, nie? No. Dodatkiem do jajecznicy. Teraz tutaj jajecznicę, którą zrobiliśmy. Trzy jajeczka, pieprz, sól, czyli ogólnie podstawa naszego jedzonka. Czy posiadamy coś, co będzie nam mogło posłużyć jako bazę? Mamy troszeczkę masła klarowanego. Ale co jest lepiej? Kujawski jego kurwa trochę zajebać, czy kurwa na wodzie smażyć? Które użyjemy do zbudowania bazy naszej super jajecznicy. I teraz masło klarowane zostanie na rozzażone już. Woda lepsza. Okay. Mała masełka, ponieważ jakby jesteśmy, mam już 2000 kalorii dzisiaj zjedzone. Teraz możemy... Kurwa, ja nie wiem, bo wy też się zachowujecie, jakbyście myśleli, że kiedykolwiek kurwa jajecznicę zrobiłem. Jakby nie miałbym problemu ze zrobieniem jajecznicy, bo to jest kurwa 5 minut roboty.
i mogę wstać teraz w tym momencie i zrobić jajecznicę. Nie jestem pierdolnięty, ale no. Na wodzie? Nie no kurwa, na maśle bym zrobił. Jeraz jajecznicy? O kurwa, nie mam sprzętu w kuchni, żeby odpalić tam live'a. Wykorzystaj tą szynkę jako rozprowadzacz do patelni. Patrzcie to. Pięknie to wygląda. Mieszamy żółtka i białeczko. Patrzcie jak to napierdala. Mamy tu piękną, wyglądającą jajecznicę. Co prawda leciutko się ścięła. Czy smakuje? Bardzo dobra. No i tak mogłoby wyglądać w sumie to życie. Robiłbym live. Pracowałbym może nad płytą Mocnego Bena. Może bym tutaj kupił gdzieś jakąś kabinę. Gdzie mógłbym coś wygrywać. Napisałbym książkę. Popracował. Tak kurwa, i jeszcze hodowlą jedwabników się kurwa zajmie. Byłbym nad jakimś projektem stricte ogarowym, albo na przykład nad reorganizacją, tak żeby cały dzień coś robić. Robimy. Okej, no dobra, no to z tego filmu jakby ten... się dowiedzieliśmy, że Boxdel się nie załamał. Ma jakieś tam plany. Chyba jego ultimate goalem jest wrócić do fejmu jako reformed ziomek. Też w porządku. Myślę, że też muszę sobie kupić taką taką tablicę i wypisać swoje cele. Których nigdy nie osiągnę. No. Na pewno lepsza reakcja niż Dubiela. Myślę, że też są w troszkę innej sytuacji Boxdel i Dubiel. Bo wiesz, bo Boxdel wysłał głupoty i tyle, nie? A to, że Marcin wysłał jakąś tam głupotę, że coś tam jawożno i tak dalej, to ludziom nie o to chodzi. Ludzie są bardziej wkurwieni o to, że w ich odczuciu Marcin bronił Stewarta, o którym były takie, a nie inne pogłoski i takie, a nie inne zarzuty, a on pomimo tego wykorzystywał swoją bardzo medialną pozycję do tego, żeby go bronić za każdym razem. I tyle. Więc no, jakby wiesz, jakby wina Marcina ograniczała się do tego, że wysłał trzy głosówki, to ludzie też by już to mieli ciężko w kutasie, nie? Po prostu. No. Boxdel też widział. No tego nie wiem, stary. Ciężko mi taki pochopny osąd rzucić. Znaczy coś tam było z jakimś zdjęciem, coś tam kurwa, tylko problem jest taki, że jakby tak. Tak szczerze to ten temat kurwa się mi na przykład obrzydł bardzo. I to nie chodzi o to, że wiesz, że mi się znudził i mam już w niego wyjebane, tylko prawda jest taka, że on tyle trwał, było tyle jakby takich mniejszych, większych albo nawet takich fauli, wiesz, i nawet ciężkich do skategoryzowania. Też jakieś sądy, kurwa, prokuratury. Nie. Szczerze, pisałeś do 14, jak miałeś 20? Chyba nie. Nie wiem. Raczej nie. Znaczy kontakt z osobami małoletnimi to ja całe życie miałem, ale nie taki jakby z podtekstem seksualnym, tylko no nie wiem kurwa, między innymi na przykład z wami. Ja nie jestem w stanie, wiesz, zweryfikować, czy ktoś z was, jak napisze do mnie na Instagramie i zada mi jakieś głupie pytanie. Nie, na przykład Nitro z Paślaku, kiedy live? I ja mu nagrywam głosówkę: zamknij pizdę, idioto. I nagle zaraz będzie: Nitro wyzywa 14-latków w wiadomościach prywatnych. No też może być coś takiego, nie? Więc no.